Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Porozmawiamy sobie dzisiaj znowu o malarstwie. Jest ze mną pani Anna Maria Majkutewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy o malarstwie intuicyjnym. Czym w ogóle jest to malarstwo intuicyjne? Dzień dobry. Tak, malarstwo intuicyjne to jest malarstwo bardzo specyficzne, ale malarstwo, do którego każdy z nas ma dostęp. To jest malarstwo, w którym malujemy to, co czujemy, a nie to, co widzimy. Czyli malujemy nasze emocje. Czy taki rodzaj malarstwa wymaga jakiegoś większego formatu, czy możemy też w mniejszym formacie malować? Widziałam, że pani prace raczej są duże. Tak, natomiast no, od początku to nie wyglądało w ten sposób, że malowałam duże formaty. Jest to pewien etap ewolucji jakby mojego warsztatu malarstwa. Generalnie możemy zacząć od małych powierzchni, później stopniowo przechodzimy do większych powierzchni. To wszystko zależy od tego, jak chcemy się wyrazić i w miarę tego, jak im więcej malujemy, tym bardziej mamy odwagę właśnie wybierać te większe formaty. A skąd taki pomysł, żeby właśnie malarstwo intuicyjne uprawiać? Czy wcześniej malowała pani w taki tradycyjny, klasyczny sposób? Czy to był taki impuls i zaczęła pani właśnie od tego i rozwinęło się to pani malarstwo w tym kierunku? Ja maluję od półtora roku dopiero. Nie mam wykształcenia artystycznego, więc to jest dla mnie jakby nowa ścieżka, którą wybrałam w tej chwili. Malarstwo intuicyjne pojawiło się w momencie, gdy wzięłam udział w warsztacie Vedic Art. To jest właśnie taki warsztat nauki malarstwa intuicyjnego, takiego naturalnego wydobywania z siebie inspiracji, odwagi do tego, żeby kreować coś w swoim życiu. I ten warsztat otworzył mnie właśnie na tą twórczość taką intuicyjną. No i popłynęłam w tym temacie, tak? Odważyłam się do namalowania kilkunastu obrazów. Pokazałam je najpierw moim znajomym, przyjaciołom. Później zrobiłam moją pierwszą wystawę. I teraz właśnie skończyła się moja druga wystawa, na której już pokazałam pracę w dużych formatach. Niedawno zakończyła się wystawa w Podkowie Leśnej. Ile obrazów pani pokazała? Jakie było zainteresowanie tą wystawą? Dużo było odwiedzających? Tak, wystawa, moja druga wystawa nosiła nazwę Emocje w kolorze i wystawiłam tam 21 prac, właśnie w dużych formatach. Prace bardzo różnorodne, bardzo energetyczne, w wielu odsłonach kolorystycznych. No i cieszyła się dużym powodzeniem i zainteresowaniem, ponieważ jest to takie malarstwo bardzo emocjonalne, tak? Ja przekazuję głównie emocje tym, co maluję, dlatego wiele osób, patrząc na moje obrazy, odczytuje je w różny sposób, tak? Bo wszystko, co tak naprawdę widzimy i odbieramy, przechodzi przez naszą podświadomość, przez nasze przekonania i nie wiem, nasze upodobania, więc każdy widzi co innego w tych obrazach. Moje obrazy są opatrzone zawsze cytatem. To jest taka myśl, którą ja podpowiadam, jakby moją interpretację obrazu. Natomiast bardzo często osoby, które czytają cytat, dokonują pewnego przeformatowania tej myśli na swoją podświadomość, tak? I odczytują to zupełnie inaczej. Wtedy jest pole też do dyskusji na temat tego obrazu, jak kto odbiera tą sztukę, tak? Co ona do niego mówi i jak przemawia. Widziałam też ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o odbieranie sztuki, mianowicie zachęca pani do dotykania tych obrazów, co jest niespotykane. Jak najbardziej, bo uważam, że dużym atutem obrazów jest struktura samego obrazu. Ja kocham, kiedy pojawia się właśnie struktura na moich obrazach, kiedy tworząc nakładam kolejne warstwy i sama farba powoduje, że dotykając ten obraz czujemy pewną powierzchnię i możemy też z tego czerpać pewne jakieś emocje i doznania. Rozumiem, że obrazy sprzedaje pani także. Czy one trafiają do domów prywatnych, czy w jakieś inne miejsca? Gdzie się odnajdują najlepiej te obrazy, takie ekspresyjne? Mm-hmm. W tej chwili obrazy z mojej pierwszej wystawy, które były w mniejszych formatach, one cieszyły się powodzeniem właśnie, jeżeli chodzi o domy. Chociaż z tej wystawy te duże formaty również trafiają do prywatnych domów, gdzie pięknie wyeksponowane na dużych ścianach tak naprawdę
robią cały wystrój wnętrza, bo są właśnie energetyczne, kolorowe i w dużym formacie. Natomiast staram się teraz dotrzeć również do firm i do biur, ponieważ uważam, że sztuka we wnętrzach, gdzie pracujemy, gdzie spędzamy dużą część dnia, może pięknie zainspirować, dodać kreatywności pracownikom, spowodować, że te wnętrze też będzie przyjazne i praca będzie przyjemniejsza we wnętrzu. Natknęłam się na Pani stronie na hasło mapa kreacji. Czym jest ta mapa? Co oznacza to określenie? Mapę kreacji wymyśliłam, jakby szukając takiej nazwy samego projektu tego mojego artystycznej, tej mojej artystycznej drogi. I z uwagi na to, że przez ostatnie 7 lat pracowałam, znaczy przed malarstwem zajmowałam się podróżami, dużo podróżowałam po świecie, bo byłam pilotem wycieczek zagranicznych, ta mapa jakoś tak automatycznie wyszło mi to spod świadomości, że to będzie takie moje właśnie, każdy obraz jest jakimś miejscem, które gdzieś w mojej podświadomości zapisało się podczas tych podróży. I tak de facto jest poniekąd, ponieważ niektóre obrazy mają wyraźną inspirację miejscami, które odwiedzałam, gdzie możemy odnaleźć jakieś symbole, czy same kolory, czy możemy skojarzyć to z danym miejscem na świecie, bo i z Meksykiem, z Australią, z Bali, bo kochałam wyspę Bali, często tam jeździłam na Bali. Więc te inspiracje są w mojej głowie, one właśnie w tej twórczości się objawiają właśnie w postaci obrazów. Inspiracje zielenią dżungli, czy falami oceanicznymi, tak. Nie maluję stricte zachodów słońca na przykład, czy wschodów, ale wykorzystuję kolory natury, żeby przedstawić po prostu pewną emocję, przekazać na obrazie w postaci właśnie koloru oceanu, czy zieleni, różnorodności zieleni dżungli. Prowadzi Pani także warsztaty z malarstwa intuicyjnego. Tak, Vedic Art pozwala właśnie osobom, które chcą rozpocząć przygodę swoją właśnie z malarstwem intuicyjnym, pozwala na to, aby kontynuować tą drogę. I ja tą drogę właśnie przeszłam. Najpierw przeszłam pierwszy etap właśnie warsztatu, który trwa 4 dni. Jest to 4 dni malowania, po prostu wejścia w ten proces kreacji. Następnie jest drugi stopień takiego kursu, się przechodzi, a później kurs nauczycielski. I ja właśnie zrobiłam taki kurs nauczyciela, takiego przewodnika Vedic Art i teraz sama prowadzę w tym procesie inne osoby, które chcą doświadczyć tego procesu na sobie. Jak wygląda początek tej drogi? To znaczy spotykacie się Państwo w pracowni i zabieracie się do malowania. Czy jak wygląda takie spotkanie? Vedic Art jest metodą opartą na wiedzy wedyjskiej, na starożytnej wiedzy wedyjskiej, która opowiada, właściwie opisuje wszystko na temat człowieka, naszej istoty bycia tutaj na ziemi, naszych obszarów naszego życia i tak naprawdę jest takim źródłem wiedzy o nas samych. I Vedic Art jest tak naprawdę powrotem do naszego wnętrza, do tego, jacy jesteśmy naprawdę. Czyli sam warsztat Vedic Art nie jest o malowaniu. To nie jest warsztat, na którym poznajemy techniki, nauczymy się, nie wiem, mieszać farby, o kolorach, czy nic z tych rzeczy. Tak naprawdę pędzel, farby, płótno to są tylko narzędzia, które wykorzystujemy do tego, aby zajrzeć w głąb siebie i odnaleźć taką naturalną naszą kreację. Bez ograniczeń, które narzucało nam życie dotychczas, tak? Bo często jesteśmy w kreacji zblokowani po prostu przekonaniami, tym, że się boimy, tym, że nie mamy odwagi, tym, że myślimy, że nie potrafimy, co jest nieprawdą, bo wszyscy jako istoty duchowe, jakimi są ludzie, mamy we wnętrzu bardzo dużo potencjałów do wykorzystania i chodzi o to, aby doświadczyć właśnie poprzez malarstwo, jak powinniśmy się czuć kreując, nie tylko malując, ale kreując wszystko w swoim życiu, czy biznes, czy jakąś inną swoją pasję, czy realizowanie się nim w sporcie, tak? Jak powinniśmy sami do siebie podchodzić, do swojego życia, jako do jednej wielkiej kreacji, bo każdy z nas codziennie kreuje swoje życie i tylko od nas zależy właśnie, czy mamy odwagę doświadczać nowych rzeczy. Czyli rozumiem, że ta droga jest drogą taką w zasadzie spontaniczną. Nie jest tak, że pani siada, obmyśla ten obraz, wybiera kolory, szkicuje to wszystko w głowie, tylko jednak jest to bardzo spontaniczny proces. Widzi pani płótno i co dalej?
Tak, jest to bardziej właśnie intuicyjne, czyli ja wybieram intuicyjnie kolor, który do mnie jakby po prostu, no, trzeba podjąć decyzję, tak? Postawić pierwszą kropkę, wziąć pierwszą farbę do ręki i później poddać się temu procesowi takiemu naturalnemu, bo to, co nam się pojawia przed oczami, jak zaczynamy zapełniać te płótno, pociąga nas do podejmowania kolejnych decyzji. One generują następne i widząc całokształt, zaczynamy po prostu w tym procesie w pewien sposób płynąć. I chodzi o ten przepływ, o to wyłączenie samokrytyki wewnętrznej, tego, że a tutaj coś źle zrobiłam, a tutaj już mi się nie podoba. Jeżeli ci się nie podoba, idź dalej, kontynuuj, tak? Aż przyjdzie moment, w którym zaczynamy widzieć, że to rzeczywiście jest piękne, że sami zaczynamy akceptować ten efekt na płótnie i okazuje się, że kończymy ten proces z takim poczuciem pełni, że stworzyliśmy coś pięknego. I generalnie tak naprawdę doświadczamy czegoś, tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam nas zatrzymują w procesie kreacji, w życiu, że się poddajemy, że widzimy same przeszkody, tak? Że nie chcemy już z czymś walczyć. Natomiast chodzi o to, żeby w życiu wszystko szło z lekkością, żeby właśnie nie walczyć, tylko poddać się temu, próbować nowych rzeczy. Jak to nie wychodzi, przejść, spróbować z innej strony. Tak? I tak się dzieje też na płótnie. Jeżeli ja maluję, zaczynam od jednego koloru, ale kończę na zupełnie innym. Tak? Nie przywiązuję się do tego pierwszego momentu, kiedy postawiłam pierwszy ruch na płótnie, tylko kontynuuję i wiem, że na końcu jakiś ten efekt będzie musi być dla mnie jak najlepszy i akceptowalny. Czyli na pewno nie porzucamy tego malunku w trakcie. Malujemy do momentu, aż sami poczujemy taką pełnię i spełnienie, że tu już nie chcę nic dodać, to już jest kompletne, dla mnie jest idealne, dla mnie. Bo to jest bardzo ważne, bo w wyniku też przepracowuje się właśnie wyjście z oceny, tak, innych. To, że ja sama wystawiam moje obrazy na ocenę, było dla mnie takim przejściem właśnie poddanie się ocenie. Pokazanie swojego wnętrza i poddanie tego ocenie innych. A komu by pani poleciła takie malarstwo? Bo wiem, że jest sporo osób, które chciałyby malować, ale trochę się boją, martwią się, że nie mają talentu, czy warsztatu. Czy każdy może malować w ten sposób, tak jak pani? W ten sposób można każdy malować, tak. To jest szwedzka metoda i w Szwecji tak naprawdę są szkoły Vedic Art, gdzie już nastoletnie dzieci przechodzą tą szkołę i właśnie te malarstwo, ponieważ największą wartością tego warsztatu jest właśnie to, że otwieramy się na kreację w życiu. Właśnie nie tylko jeżeli chodzi o artystyczną, wyrażanie się poprzez artystyczne działania, tak? Tylko generalnie na odwagę po prostu w życiu kreowania różnych rzeczy. Czyli możemy to zaliczyć do takiego nurtu arteterapii. Tak, arteterapia, tak, bo pozbywamy się pewnych emocji, które nas gdzieś blokują, a jednocześnie zyskujemy po prostu nieograniczony potencjał do realizowania nowych rzeczy, czyli jakby zrzucamy wszystkie ograniczenia, które nie wiem, nałożyła nam szkoła, rodzice, społeczeństwo, tak, jakieś przekonania, że właśnie nie potrafimy. Dlatego osoby, które czują wewnętrznie, że coś ich blokuje, że chciałyby, a są wstrzymywane i to jest w ich środku, oni to wewnątrz czują. Bardzo zachęcam do tego, żeby wziął udział w takim warsztacie. To jest czas naprawdę do takiego dużego wglądu w samego siebie, posłuchania swoich emocji, tego, co naprawdę w życiu ma dla nas wartość i jak sami czujemy się ze sobą. A jeśli chodzi o takie kwestie techniczne, czyli na czym malujemy i czym malujemy, jakich technik pani używa, jakich farb? Ja maluję akrylem, farby akrylowe na płótniach bawełnianych. Na warsztatach też malujemy na podobraziach, na różnych właśnie formatach. Sam warsztat polega na tym, że przechodzimy przez 17 zasad Vedic Art, które przeprowadzają nas przez pełen proces kreacji od momentu wyjścia, w ogóle podjęcia decyzji o tym, że będę coś kreowała, do momentu, że jakby już te swoje dziecko, powiedzmy, te płótno pokazuje światu. Więc tak naprawdę doświadczamy pełnego procesu kreacji. Czy trzeba wziąć udział w takich warsztatach, żeby przez to przejść? Czy można się samemu też dokształcić, sprawdzić te zasady, zakupić materiały i spróbować, że tak powiem, na własną rękę w domu?
wiedza o warsztacie Vedic Art tak naprawdę jej nie przekazuje się na samym warsztacie, nie ma materiałów jakby piśmiennych. To wystarczy nam, że my to usłyszymy. Ja zachęcam, żeby przejść cały taki proces, ponieważ bardzo ważną rolą jest tutaj ta rola właśnie przewodnika, który jakby nakierowuje jakby na poszczególne zasady. Dwa, buduje pewną taką bezpieczną przestrzeń skupienia na tym malowaniu, więc ważne jest też to, żeby nas nic nie rozpraszało. My po prostu te 4 dni są dla osoby, która zdecyduje się wziąć warsztat, są takim czasem bardzo osobistym, intymnym. No i malujemy 8 godzin dziennie, więc to jest taki proces dosyć intensywny, gdzie wchodzimy głęboko w ten proces, nie rozpraszając się niczym z zewnątrz. I to jest, myślę, wydaje istotne, żeby znaleźć właśnie ten czas, te 4 dni na to, żeby rzeczywiście być skupionym na sobie. A nie, że pomalujemy 2 godzinki, odstawimy sztalugę, tak, i wrócimy. Oczywiście też tak można, bo można i tak. Ale ja sugeruję, żeby jednak to był taki właśnie zamknięty warsztat pewnej konwencji, która jest sprawdzona, jest przetestowana i działa 100% na wszystkich. Jakie plany na przyszłość? Czy planuje Pani jakąś kolejną wystawę, już myśli o przyszłym roku? Na pewno teraz po miesięcznym niemalowaniu, bo z uwagi na wystawę nie malowałam. Teraz powrócę do malowania, już płótna czekają, przygotowane są w pracowni. No i dalej będę kontynuować na pewno warsztaty, które w tej chwili odbywają się w Podkowie Leśnej w Galerii Impuls. Mam też w planach już w styczniu wziąć udział w wystawie w Mediolanie i w Barcelonie. Mam zgłoszone swoje prace. Będzie to nowe doświadczenie dla mnie, ponieważ to jest wystawa wirtualna, więc przy jakby zaangażowaniu już nowoczesnych takich form cyfrowych prezentowania obrazów. Jestem bardzo ciekawa tego wydarzenia. No i co? I pewnie na wiosnę będzie kolejna wystawa. No, znając tempo mojego malowania, to będę się starała znowu coś ciekawego przygotować. Czyli rozumiem, że proces twórczy już niebawem ruszy pełną parą. Życzymy powodzenia, a Państwa zachęcamy do eksperymentów ze sztuką, do zgłębiania tematu malarstwa intuicyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i zapraszam do malarstwa intuicyjnego. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego programu.